Gwiazda rolnik szuka żony urodziła. Wraz z żoną pochwaliły się szczęściem, fani oszaleli na widok zdjęcia noworodka. Jedna z najsłynniejszych uczestniczek programu Rolnik Szuka Żony miała ostatnio emocjonujący okres. Najpierw rozstanie, a później wielki powrót do swojej ukochanej, a teraz najważniejsze wydarzenie w jej życiu, przywitanie na świecie swojej pociechy. Gwiazda pochwaliła się w sieci uroczym zdjęciem noworodka. Uczestniczka Rolnik Szuka Żony została mamą. Krystyna Kamińska stała się popularna w 2015 roku, kiedy wzięła udział w drugiej edycji programu TVP. Na antenie nie znalazła miłości, odkryła ją za to tuż po zakończeniu emisji. Jej fani nie kryli zdziwienia, kiedy ogłosiła, że jest w związku z kobietą, a gratulacjom nie było końca. Krystyna poślubiła ukochaną Agnieszkę w lutym 2020 roku, w Edynburgu. Jakiś czas później ogłosiła, że jest w ciąży. Panie w międzyczasie zaliczyły bolesne rozstanie, jednak w marcu tego roku wróciły do siebie, ku radości internautów. Dziś obie świętują narodziny dziecka. Krystyna z Rolnik Szuka Żony urodziła. Słodkie słowa do żony. Jeszcze niedawno Krystyna Kamińska zamieściła kilka uroczych zdjęć z małżonką Agnieszką. Kocham cię, dziękuję, dziękuję, że jesteś. 85 aguch, aż miłość zawsze zwycięży, aż rodzina jest najważniejsza, czytamy w podpisie. Później obie panie wielokrotnie pozowały do sesji ciążowych. Dziś Kamińska właśnie poinformowała na Instagramie, że urodziła swoje pierwsze dziecko. Zamieściła przeurocze zdjęcie maleństwa w śpioszkach, pogrążonego w słodkim śnie. Zdradziła też przy okazji płeci imię. Krystyna Kamińska napisała kilka słów o porodzie. Znamy płeci imię dziecka. Krystyna, poza fotografią maleństwa, dodała też do wpisu na Instastories kilka słów. W notatce ujawniła, że urodziła dziewczynkę, a nawet zdradziła imię oraz wagę malutkiej. Wyznała też, jakie emocje towarzyszyły jej przy porodzie. Greta. 18 lipca 2023. 3,260 g. Poród to żywioł. Jak tylko dojdę do siebie, opiszę naszą historię porodową, obiecała fanom.